Cześć, siemano, witam was wędkarskie świry, witam was w kolejnym odcinku. Jak już widzicie u mnie za plecami, ja już jestem nad wodą. Powiem wam tak, jest dzisiaj poniedziałek, byłem pewny, że przyjadę i będę mógł sobie wybierać dowolną miejscówkę, jaka będzie mi się podobała. Dojeżdżam na miejsce i co? Jest dziwko. Na każdym miejscu od cholery ludzi, bardzo dużo wędkarzy, mnóstwo samochodów, wszyscy wędki pozarzucane, nie wiem czy oni tutaj już wakacje zaczęli czy co, jakieś takie porządne zasiadki mają porobione, namioty karpiowe, tripody, rodpody, spomby, widzę wszystko porozkładane. No dobra, ja sobie wziąłem tą miejscóweczkę tutaj, mam nadzieję, że na niej uda się coś złowić, ja się biorę za rozkładanie wędek. W planach był dzisiaj jakiś spławik, no ale dojechałem niestety tutaj, wyciągam dwa fidery, wyciągam mapa, wyciągam jakąś dajwę, no i będziemy próbować złowić jakąś rybkę. Ja zapraszam was do oglądania, zapraszam was na kolejny film, jak co tydzień odpalamy. Dobra, jak tu już widzicie, jestem w totalnej rozsypce, ale już się za to wszystko tutaj zaczynam powoli brać, wyciągnę sobie dwa kije. Albo nie. Najpierw strzelimy browarka, perełkę. O. Ciągniemy sobie dwa kijaszki. O. Rozłożymy to wszystko tutaj. Słuchajcie, bo już powoli zniesmaczony byłem tym wędkowaniem tutaj, bo ogromna woda, naprawdę duża, ale w końcu udało się przyciąć rybkę. Strzeliłem się w smak ogólnie, który jej podeszedł i jest pierwsza rybeczka. Z dystansu tam 50-60 metrów gdzieś od brzegu. A, jest, pięknie. Tak to bez brania byłem na chwilę obecną. Już taki podłamany byłem, mówię, kurde, ani tej ryby tutaj jak znęcić. Wieje troszeczkę w moją stronę i zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Mały ale waleczny skubaniec. Ach, jest pierwszy. Powiem wam szczerze, że kombinować troszeczkę już musiałem z przynętami, bo nie potrafiłem się strzelić, żeby wypracować jakieś branko. Co tutaj mamy? Na co się to tutaj skusiło? Na fioletowego tego Tobi. Yumi nie zadziałało, ale jest killerek. Tobi. Ten taki miętowy jak gumy Orbit. Przynajmniej tak mi to pachnie. Dobra, odłożę wędkę szybko na stojak tylko i zajmiemy się rybką. Dobra, i tutaj mamy pierwszego karpika. O, ładny, silny, taki grubawy, pełnołuski. Jeszcze zobaczę tylko ile ma, ale obstawiam, że 45 centów mniej więcej. Mamy branko numer 2
wymęczone, wyczekane dzisiaj te brania, ryby nie współpracują, ale mamy jakiegoś kolejnego raczej karpika. Ta sama przynęta. Jedziemy z nią do brzegu. Ten się wydaje troszkę cięższy od tamtego, ale to mogę się mylić. Ale drugi maluszek, kurczę. Małe te karpiki, ale silne, waleczne, to trzeba im przyznać. Leć po większej, lecimy z nim do wody. No i typowanie zestawu przynosi efekty. Jedziemy już z kolejną rybką, trzecia rybą. W ciągu, można powiedzieć, godzinki wszystko się zmieniło, bo brań nie było, a teraz elegancko rybka weszła i mam nadzieję, że już sobie stąd nie pójdzie. Och, przeszła mi nad tą drugą wędkę. Ale to nic, myślę, że sobie poradzę jakoś. Wszystko na Yumi. Na Tobi, znaczy, przepraszam Was. No ale najlepsze jest to, że ta druga wędka też była zarzucona cały czas na tą przynętę. O! Też była cały czas zarzucona na tą przynętę i tam nic, tam cicho. Teraz to zmieniłem, tam założyłem krakena. No i czekamy. O, ten się nawet połasił i coś wybrał. A, już go tam widać. Już go tam widać z kubańca. O. Podbieraka. Szkoda, że jeden rocznik tylko. Nie, tu bierę. I lecimy z nim na matę. Pokaż się. No ale fajne, zdrowiutkie te rybki. Bez żadnych chorób, bez niczego. Ale mu się dziwnie haczyk wbił. O, udało się. O, ładniutki. Piękne, zdrowe te rybki. O, ten będzie, słuchajcie, największy. Nie ma szans, bo ten tu już, o, pięknie idzie.
Wędkę z Kubanic prawie do wody wrzucił. O, ten musi być większy, bo normalnie mnie szlak nie strzeli. Jak będzie znowu 50. Ale tutaj już hamulec cały czas gra, więc podejrzewam, że będzie większy jednak. Ale pogoda, kurde, super. O, ten wybiera. Ten mi gdzieś tam w długo idzie. Skubaniec. Fajnie. No, w końcu się chyba doczekam większej rybki jak 50. Albo się zdziwię i to będzie kolejny mały waleczny zarybieniowy. No pewnie, że tak. Kurde mać. Ale silny. Już go tam widać, jak błyska. No największy z tych wszystkich przynajmniej, bo... Nie chcę. Och kurde, no nie jest taki mały. Siedzi. One, te karpie, one chyba ikrą są nabite. I dlatego one są, kurde, ale grubas, nie? No pewnie, że tak. Piękny grubasek. Fajnie, nie kute rybki. O, nie ma szkoda, że nie mam wagi, bym go zmierzył. Piękny. Fajny, tłusty. Tłuściochu. No, 46, 7. Fajny grubasek, no. Dobra. Płyń, byczku. Jak ja nie lubię czegoś zapominać z domu, to to jest normalnie masakra, nie? A dzisiaj zapomniane. Zapomniałem podwójnie. Zapomniałem szmaty, co bardzo mnie denerwuje, jak jej zapomnę. A zdarza mi się dosyć często. Ale słuchajcie tego. Zostałem dzisiaj tylko i wyłącznie o peleciku Osmo Dark, bo zapomniałem z balkonu całej torby. Z miksami, ze wszystkim, z zanętami. Zostało w domu, ale pelecik Dark robi jakąś tam robotę, więc jestem mega zadowolony. Cztery rybki już udało się wyholować. Myślę, że jeszcze godzinkę, półtorej posiedzę i trzeba będzie zmykać do domu i układać kolejny plan na przyszły weekend. Słuchajcie, w końcu mamy pierwszą rybkę. A tą drugą wędkę normalnie, bo to było niemożliwe, że ta jedna wędka ryby daje, a rzuciłem to w to samo miejsce, ta sama przynęta i
pierwsza rybka. Szczególnie już piąta. Te karpie naładowane tutaj ikrą są i do tego one się takie ciężkie. Urwał się, skubaniec. No dobra, ryby też muszą mieć szansę. I robimy rzut po kolejną rybkę. Bardzo fajnie rybki zaczęły współpracować, biorą jedna za drugą. Jakieś spinki się trafiają, bo staram się tutaj coś fajnie ponagrywać. Teraz ten słabszy kijek dzisiaj. Pewnie rybkę. Fajna, czysta woda. No, a kolejny karpik mały. Rekonesans jak na razie. 5 na brzegu, 2 spinki. Jeden tu przy brzegu mi się spiął, a drugi... No nie przyciąłem do porządku. I uciekł. Fajne, fajne grubaski. Szybko do wody, żeby tu nie wyskoczył, bo tu beton jest. Słuchajcie, mamy kolejną rybkę. Ja już powoli nie nadążam złowieniem tych ryb. Kurde, no systematycznie zaczęły brać. Teraz już na 2 wędki, więc plan na dzisiaj spełniony. A bałem się trochę tej wody, bo tak jak mówię, jedyne miejsce, które zostało, brałem co było i łowię tylko ja, nikt dookoła nie łowi. Kolejny kaperek. Jeszcze podbieraka nie zdążyłem odłożyć na miejsce. Kurde, masakra. Tamtej wędki nawet jeszcze nie zdążyłem do porządku zarzucić. A tu już kolejny. Następny. No, ja to się dzisiaj nacałuję, co? Lecimy do wody z dziadem małym. Nie możesz się tu latać samopas, wiesz, nie możesz. Kładź się tutaj i korzystaj.
O, jest kolejne branie, patrzcie na to. Siedzi. O. Jest następny. Siódmy już będzie. Fajna ta woda. Bałem się tej wody, ale jestem mega zadowolony. Ja już się tutaj powoli zbierać zaczynam i już tam troszkę tych gratów popakowałem. Tu bierak sobie zostawiłem, bo to różnie bywa. Fajnie, czyściutka woda. Zaraz się błyśnie pewnie ten karpik. No to chyba karpik będzie kolejny. Się zapowiadało. Ja. Już się tam błyska. No, telefon dzwoni, nie mam czasu. Rybę ciągnę. Właśnie, bez gadania. O, jest. Ja go tutaj tak już spod bieraka postaram się wyciągnąć. Nie wiem, czy mi się uda jedną ręką. Położę go na chwilę tutaj. I szybciutko do wody ze skubańcem. Ostatnią rybę jeszcze wyciągnę i jedziemy do domu. Oj, patrzcie na to. Jest następny. To już będzie ostatni, nie ma szans. Ale biorą. O. Siódmy, ósmy czy dziewiąty? Już nie wiem, bo straciłem rachubę. Straciłem już powoli rachubę. Ale wszystko jedna miara, jeden rocznik będzie mi tam w las i nie chcę wyjść. A, już jestem. Dobra, podbierak, chodź tubyczku,
O, ten malutki, ale ładnie, ładnie zapięty za dolną wargę. O. O, szybko mu to wypniemy. Jeszcze na chwilę tą wędkę zarzucę. No i wypuszczamy go. O. No i dobra, pożegnania. Nadszedł czas, ja już jadę do domu. Zadowolony, mega spełniony, fajnie sobie połowiłem. Mimo tego, że zapomniałem tych metod miksów i myślałem, że kurczę, mój w dzisiejszy wypad już od samotkiego rana jest skazany na porażkę, że będzie lipa, że ten pelet, kurczę, nie wystarczy mi to, a jednak wystarczyło. Osmo Dark zrobił robotę, dzisiaj na tej wodzie akurat sprawdzała się przynęta Tobi, ten fioletowy kolorek, ta miętowa kuleczka, tak mi się wydaje, że to przynajmniej miętowa jest. Fajnie zrobił robotę, jak na jedną, tak i na drugą troszeczkę mniej, ale no nie wiem, rybki czasami mają swoje kaprysy i coś im tam po prostu w tym drugim zestawie nie odpowiadało, ale spora liczba brań, dużo rybek na macie, 8 albo 9 sztuk udało karpi się wyciągnąć, 3 spinki, rzadko mi się zdarzają spinki, ale dzisiaj akurat 3 sztuki, jeden spiął się przy brzegu, 2 gdzieś tam jeszcze daleko, daleko w toni, więc damy im już spokój, niech sobie rosną fajnie, niech podrosną do większych rybek, bo ciągle prześladują mnie te 50. No ale dobra, następnym razem jakiś szybki wypadik będzie na pewno na rzekę, mam ochotę sobie powiedzieć na rzece. Dawno nie byłem, choć ostatnio jeden wypadik był, ale nie trafiłem w miejscówkę, po prostu szukałem nowego miejsca i okazało się, że rybki tam jeszcze nie było. Ja się z Wami żegnam, zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału. Pamiętajcie pozostawić po sobie jakiś ślad, subika, łapa w górę, a my widzimy się o godzinie 20 na kanale Lubię to Wędkarstwo. Za tydzień, siemano.